Witamy w kolejnym odcinku epickich bitew klanowiczów klanu BPLCH. W tym odcinku mamy, gościmy tutaj na TeamSpeaku Bartka. Cześć. I oprócz niego jest też Łajka i Krzychu. Cześć. Yo. Siemanko. No i mamy bitewkę na Dickerze. Powiedz, że nie będziesz kambił. A jak się tu nie da inaczej grać przecież? Wąchasz kwiatki lufą, widzę. To pa. No, standardowo, do kampinówki. Ale widzę, że staty twoich drużynowych, że tak powiem, nie są zbyt wysokie. No nie poszaleli. Ale u nich niby też nie jest tak ciekawie. Powiedz nam, skąd masz ten czołg? To był chyba za jakiś tygodniowy maraton tam za misję. Kiedyś coś. Nie pamiętam, że najdobrze. To ja chyba wtedy nie grałem. Jest pierwszy kill. No i co, jak ci się gra tym czołgiem, nie? Ogólnie fajnie, jeśli można tą depresję wykorzystać. Mam chyba 10 stopni w dół, a tak to różnie to bywa. No fajnie działko. Ja nienawidzę DDK-ami. Bo ty lubisz ciężkimi grać i tak kampisz. Nie. Ciężki med, ewentualnie light, nic więcej. Krzychu, ty miałeś, mówiłeś, że coś przygotujesz na temat tego czołgu. Tak, ja sobie przygotowałem trochę informacji na temat Dickera, Kutasa Maxa, że tak powiem. Jak go wielu ludzi nazywa, przynajmniej polskiego pochodzenia, bo reszta pewnie nie wie, o co chodzi. Ale ogólnie to jest niszczyciel czołgów 6 tieru niemiecki, czołg premium. Jak widać ma 550 HP i działo bodajże bardzo podobne do stokowego działa na Sturer Emilu, które ma 170 mm penetracji i 300 alfa damage'u. Dodatkowo 15 stopni opuszczenia działa i 10 stopni w górę. No, w górę mógłby trochę lepiej podnosić, ale 15 stopni w dół naprawdę pozwala grać w dosyć ciekawy sposób, pokazując tylko malutką część nadbudówki i praktycznie wystawiając tylko działo i siejąc spustoszenie wśród szeregu wroga, prawda? Świetnie się przygotowałeś, dziękujemy ci. I tutaj w międzyczasie się dzieją straszne rzeczy. Cała strona padła. No bo to będzie one shot. Jak to bywa w przypadku Oju. Zostawiłeś typa 58 i zaraz ci napiszę, że jesteś nobem. No tylko jak się tam właśnie widać, Oj nie jest sam. Niestety ma resztę kolegów, cały team prawie. No i chyba będziesz miał okazję, żeby wykorzystać tę depresję. Dokładnie. Jakby Arta była ogarnięta, to by ci pokazała. No Bishop, no to wiesz, to on tam pewnie stoi gdzieś w połowie mapy. No on pewnie na D5, może gdzieś w ten przeważnie tam stoją, podjeżdżają, jeżeli coś spotuje środek, tam gdzie ta 150 jest, no ale... Jest tak, że się... O, jest pierwszy. No na razie 400 damage'a mi pokazuje, nie wiem czy tam jakieś blindy jeszcze były. Nie, póki co nic. Ładnie. Widać cała drużyna już za torami, nie? Z Golda w Rudego? No to już były momenty, nie patrzyło się. Ja i bez automatycznej gaśnicy. No właśnie, dynowie. Ale jednak 300 alfy na 6 tierze to jest wyjebane w kosmos. Po co ci aż 5 burzaków? Nie wiem, wożę je tak od początku. Chyba nawet nie zmieniałem nigdy. Ale to na burzaku to on ma chyba z 400. Tylko kurde, no to co tym burzakiem będzie przebijał? No, 380.
Boga. O, ja z boku. Ale wyjeżdżają jak owieczki. PZ to też ze złota. Gold noob. Ale 6-9, nie ciekawie. Nie, 6-9 na pozycję. Już 2k damage'a widzę, najebałeś. Oni się wystawiają fajnie jak na strzelnicy. To auto aimi klikać. No to wykorzystanie do presji. No to jakby na T29, kurczę, w ten. Nawet by się nie musiał chować ten T29. No. Tylko wtedy bym może by było rzeczywiście pograć. Kurczę, taka sytuacja na T29 chyba to jest mistrzostwo. Nie musisz się chować, podjeżdżać, tylko cały czas stoisz i celujesz. Czyli ogólnie w tym momencie pokazujesz, jak tym czołgiem powinno się grać. Będzie mały samouczek. No, ale zostały już tylko 3. Bishop gdzieś tam na... jest te 150. Duch te 150. Przez całą bitwę niewyspotowany, nie? Jak wchodzi? Dostał się ze strachu jawno w powietrzu. To ma ile na goldzie penetracji? Na goldzie 228. Pfu, bez problemu. Albo 3, nie wiem. No ale 330 damage'a to... To już bym zrobił misję na ten. Byś zrobił misję na obiekta tą z pięciokrotnością swojego HP. Ale zapanu. Się zawahał, Bartek. Byś kurde miał ten... Praga więcej. No trudno. Ale jest specjalista. Ale no wiesz, że specjalista jest siódma jeszcze do Pragi, to w sumie i tak ma szansę na replay, ale... Ale kurczę, tam ta fałka, jak do pani tego, no nie wiem, czy zdąży jeszcze kogoś walnąć. Ale się zawahał z 150, bo mogę skończyć. No, ona mnie też. Ale czy ja widziałem z tej perspektywy, to ona się patrzyła właśnie na środek, na tą fałkę. Na te 34 przecież. Czy złapie Bishopa? Widzę, że na burzaka akurat go użyjesz. Ten Bishop to w ogóle ma twardą tą pakę. A nie, on ma twarde podwozie. Konfesjonał. Konfesjonał ma miękkie. Kurde, nie będzie Radeja. Niestety. No, a mógł być. Lol. No właśnie, ten burzak tak obszedł, nie? Który się wolno obraca, to jest kurwysy. Jak się skleił z nim. Mógł być Radley, ty. No. Przepraszam wszystkich. Dobra, ale tak pięknie. Także wyniczki teraz puszczam. Pozdrawiajcie. Bartek, pozdrawię, kogo chcesz. No to wszystkich klanowiczów, cześć. Dobra, dzięki i na razie. Cześć.